Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Turisto52 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Odyseja. Moi drodzy, jesteśmy na statku na Albatrosie, ale ruszamy od razu do miasta Ugar. Chociaż w sumie jeszcze moglibyśmy zajrzeć gdzie indziej. Mamy to zadanie Złoto Amarne i tak tylko dla pewności bym chciała zajrzeć, bo mam informację wyjętą prosto z poradnika. Przepraszam Was, jeżeli słabo mnie słychać, a w tle napierdzielę poidło, ale moja jedna ze świnek, ona tak głośno pije, że po prostu jest dramat. Miasto Ugar, twierdza. Poradnik mówi, że na lewo od wejścia w wieży jest saszetka. No to przepraszam bardzo, ale wieża to jest albo tu, albo tutaj. I teraz bardzo ważne pytanie właśnie, jak to wygląda, chyba że saszeta jest gdzieś indziej, na przykład tutaj gdzieś, nie wiem, na górze albo coś, bo po prostu, no nie wiem, no idzie oszaleć po prostu. No tutaj niby nie ma nic. Także no tak na lewo od wejścia trochę słabo, nie? Na lewo od wejścia w wieży, no to ewentualnie jeszcze może być tutaj, ale tu już mamy tylko patelnię, bo to jest kuferek wzięty, wszystkie saszetki pozabierane. Także w sumie nie wiem, dlaczego to zadanie dalej się nie wykonuje. Po otwarciu saszetki powinno się wykonać, no a ja niestety, ale no jakby otworzyłam saszetkę i nie mogę. Tutaj mamy w ogóle do walki bronią jednoręczną, bonusik, także możemy sobie go przeczytać. Mamy jednoręczna 79%. Zmięta notatka. No jeszcze zerkniemy na szybko do tego EQ, ale no nie ma opcji, bo ja już tutaj żadnych saszetek nie widzę. Tak na wszelki jeszcze zerkniemy, podejdziemy jeszcze do Aramisa na chwilę, a jak nie, no to nie i łaski bez. Jakaś saszetka jeszcze tutaj jest gdzieś? No chyba nie ma. Skąd ja w ogóle wziąłam smocze łuski? Nie, no pewnie z jakiejś skrzyni wypadło coś. Tutaj też nie ma. Smoczą krew w ogóle też mamy. Ona będzie potrzebna do zadania. To jest czerwony pieprz, to nie. Tutaj same tytonie. Łącznie z tytoniami Bahala. Czarny proch. Czy ja mogę otwierać czarny proch? Nie. Tutaj tytoń ziołowy. Tu mamy jakieś saszetki, ale myślę, że to nie o to chodzi, ale otworzymy je na wszelki wypadek, żeby nie było. I worek cebuli mam. No i to są wszystkie saszetki, także zerkniemy do Aramisa na chwilę. A jak nie, no to już olewamy tą sprawę kompletnie i ruszamy sobie do Tartarona, żeby rozpocząć nowy rozdział. Mogę pobiec tamtędy, zamiast tutaj naokoło teraz biegać. Ja czasami nie potrafię w tą grę. Zobaczcie, jakie ja kółko robię. Wystarczyło się cofnąć. No ale dobra, no. Ja tak czasami po prostu muszę sobie połazić w kółko. Witaj. No nie, nic z tych rzeczy, czyli trudno. Najwyżej te zadania nam się anulują. To jest tylko jakiś tam skarb, trochę pieniędzy. Nic istotnego. Chodźmy w takim razie od razu na miejsce, czyli do naszego tutaj gościa, do Tartarona. Chciałbym dostać się do Ashdodu, aby tam się uczyć czarnej magii. Tak, a nawet powiem więcej, musisz tam się udać, ponieważ jesteś wiernym sługą Beliara. Poza tym, już od dawna oczekuję na pewną bezcenną księgę, którą miał mi przysłać Almanse. Udaj się do jego sługi Alareza. On ci ją przekaże. Jeśli sobie z tym poradzisz, otrzymasz ode mnie nagrodę. Z chęcią bym to zrobił, mistrzu. Ale, niestety, jest jeden problem. Strażnik na przejściu do Ashdodu mnie nie przepuści, dopóki nie będę miał twojego zezwolenia. Weź to pismo ze sobą. To ci pozwoli bez przeszkód przejść do Ashdodu. No i pięknie, rozdział 5, grobowiec czarnego maga. I widzę, że to na razie będzie tutaj wszystko. Dobrze, zadania się chyba żadne więcej nie anulowały, ani nic się nie stało. To tak na przyszłość.
I zobaczymy, czy teraz dostanę zadanie. Stój. Ktoś zabił kupca Ozyrysa. I ty mnie o to podejrzewasz. Nie obawiaj się o to. Już od dłuższego czasu Ozyrysa nękali złodzieje, więc nie sądzę, że jesteś winowajcą. Jestem przekonany, że w tę sprawę zamieszane jest środowisko przestępcze z Ugaru. Co? Zorganizowani przestępcy w Ugarze. Chcesz powiedzieć, że w murach miasta działają bandyci? Właśnie tak uważam. Nie zauważyłeś tego jeszcze. Dlaczego jesteś taki zaskoczony? Ugar jest najzwyklejszym miastem. No, myślałem, że asasyni mają wszystko pod kontrolą. Czyż nie tak? Tak też było. Przynajmniej, do niedawna. Mieliśmy porozumienie z gildią złodziei. Jak długo nie będą ruszać magów i liczących się kupców, my będziemy przymykać oczy na ich występki. Ale teraz jeden z największych kupców miasta został zabity, więc nie możemy tego ignorować. A więc to tak. Niezwykłe porządki panują tu u was w Ugarze. Może jeszcze masz dole od złodziejskiego zysku? Katie, nie posuwaj się za daleko. Ostatecznie, ten porządek został ustanowiony przez mnie i Tartarona. I dotyczy wszystkich, nawet ciebie. No dobrze. Po prostu wyrwało mi się. Masz szczęście, że jesteś dla mnie przydatny. Inaczej za takie słowa, już gniłbyś w lochu. Potrzebujesz mojej pomocy. W czym? Chcę wiedzieć, kto jest winny śmierci Ozyrysa, a co najważniejsze, gdzie zniknęły jego cenne klejnoty. Ale nikt mnie tu nie zna. Czy nie lepiej powierzyć to zadanie komuś innemu? Otóż właśnie, że ciebie tu nikt nie zna. A to znaczy, że członkowie gildii prędzej tobie zaufają, niż jednemu z moich ludzi. Czy mam się skontaktować z członkami gildii? Zgadza się. Ale do kogo mam się zwrócić? Mansur wydaje rozkazy w gildii, ale lepiej się z nim nie kontaktować, bez wyraźnej konieczności. Jest nadzwyczaj podejrzliwy i po rozmowie z nim, możesz wszystko zepsuć. Lepiej zajrzeć do gospody. Tam kręci się sporo jego ludzi. Pogadaj z właścicielem gospody lub postaraj się zdobyć zaufanie któregoś z gości. Jeśli zdołasz wytropić morderców Ozyrysa i zwrócić drogocenne klejnoty, to hojnie cię wynagrodzę. No i właśnie o to zadanie mi chodziło. Jak widać, dostaliśmy je dopiero teraz. Może być i tak. Zobaczmy jeszcze na chwilę te inne rzeczy, które ja mam tutaj w tym kochanym dzienniku. Katakumby Ugaru by nam się rozwiązały przy okazji tego zadania. Czy coś więcej by nam tutaj pomogło? No na razie raczej nie. Także zrobimy sobie zapis i od razu myślę polecimy pod wejście do Ashdodu. Mamy tutaj przecież taki teleporter. Do doliny Ashdod. Ashdod. I co? I jesteśmy praktycznie na miejscu. Teraz tylko nie spaść tam na dół. Chociaż jak widać, tam byśmy coś znaleźli za ścianą, ale raczej nie na dole. Witam panów, dawno się nie widzieliśmy. Przepuść mnie do Ashdodu. Masz zezwolenie od Tartarona. Tak, oto ono. Teraz mogę przejść. Tak, wszystko w porządku. Oto klucz. Dobrze, no to zobaczmy, co nas czeka za drzwiami. Jestem ciekawa, czy będzie jakiś na przykład ekran ładowania. Możliwe, że będzie. Okej, tutaj są jakieś drzwi też. Wygląda na to, że mam do nich klucz, ale jest coś przejście tutaj. Teraz pytanie, które prowadzi do... Dostałem się do Ashdodu. Dobra, czyli tam nie jest Ashdod. Okej. Dobra, czyli tutaj jest tylko takie luźne... zejście do jakiejś jaskini. Sporo mamy tutaj przeciwników. Mam nadzieję, że nie narzekacie na to, że jest na przykład ciemno bardzo teraz, w tym momencie. Wydaje mi się, że jest nawet znośnie. No zobaczymy. Ale po prostu jestem ciekawa też, dokąd ta droga prowadzi. Tutaj jest chyba taka po prostu z cieniostworami jaskinia, bo bardzo dużo ich tu jest. No nie wiem, zobaczymy.
Fajnie, bo wreszcie piąty rozdział, wreszcie jakieś nowe zadanka i już kompletnie dla mnie nowość, bo już tutaj nie znam żadnych zadań kompletnie w tej części. Jestem też ciekawa właśnie, jak Ashdod będzie wyglądał. Czy na przykład będzie wyglądem przypominał taki Isztar z Gothica 3? Wiecie, takie typowo duże miejsce po prostu? Zobaczymy w sumie. Ja jestem ciekawa, czy tutaj nie będzie na przykład jakiegoś skarbu do wykopania, bo mamy taki skarb w Dolinie Ashdod, prawda? I może to jest po prostu tutaj? No niestety się nie rozejrzałam, czy jakiś xik jest. A jak mamy tutaj to oznaczone? Koło Ashdodu. Powinien znajdować się w górach koło miasta Ashdod. Ja mam gdzieś mapę. Te mapy skarbów to tutaj, nie? My jesteśmy tutaj. A ten X jest gdzie? Bo ja już nie widzę. Ashdod. Ślepa jestem. Zaktualizowało mi się to zadanie? Tak jest, tylko że no, tak jak mówię... Nie widzę X-a. A był czas, że go widziałam na tej mapie. No tutaj chyba nie ma. A jeżeli tak, to mi najwyżej dacie znać, że to tutaj. Jeszcze raz odpalimy tą mapę, bo tam stałam w takim miejscu, a nie innym. Teraz już w ogóle nas też nie widzę tutaj, na tej mapie. W sumie to już nic nie widzę. Ani X-a nie widzę, ani siebie nie widzę. To niedobrze. Tak jak mówię, w razie czego... Możecie mi powiedzieć i się tutaj wrócimy po skarb, bo niestety, ale... Znaczy mogłam w sumie przebiec się z pochodnią i byśmy wyszli na to samo. Ale dobra, już nie traćmy na to czasu, to tylko skarb. Także zobaczymy później. A tymczasem wejdźmy do Ashdodu. Dobra, mamy tutaj jakiś... ludzi. Tutaj jakieś kwarcyty. Sporo rzeczy. Dobra, no chyba moja zbroja jest dobra, prawda? Stój. Gdzie to się wybrałeś? No, do Ashdodu. Wartownicy mnie przepuścili, więc czego jeszcze chcesz? Nie waż się tak do mnie mówić. Nazywam się Alverez. Jestem prawą ręką Almansora. Bez mojego pozwolenia nie postawisz nogi w Ashdodzie. Zrozumiałeś? Tak, zrozumiałem. Mam tu ważną sprawę. Mogę przejść. Oczywiście, mógłbym teraz zapytać, co to za ważna sprawa. Ale szczerze mówiąc, nie interesuje mnie to. Możesz przejść. Ale nie stwarzaj tu problemów, jasne. W przeciwnym razie, nie wyjdziesz stąd żywy. Przede wszystkim, nie naprzykrzaj się czarnym magom, jeśli ku temu nie będziesz miał ważnego powodu. Zwykłe sprawy możesz omówić ze mną. Mam nadzieję, że się rozumiemy. Tak. Wszystko jasne. Chwila. Tartaron już od dawna czeka na pewną księgę, którą chciał wysłać Almansorowi. Naprawdę. O ile dobrze zrozumiałem, to wysłał kogoś, aby ją odebrał. Nieważnie. Oto księga. I co, i to tyle, przepraszam? Chwila. No to wygląda. Tangrok. No dobrze. Złożę siarki. Chwila. Ej, ty. Rozumiesz mowę ludzi? Czego chcieć, More? Nie przeszkadzać mi. Tangrok nie mieć dla ciebie czasu. Kim jesteś? Ja być Tangrok, elitarny wojownik orków i zaufany mojego pana. A kto jest twoim panem? Wielki szaman Shakarosh, More. Co wielki szaman robi na ziemiach asasynów? Shakarosh mieć rozkaz od nasza naczelny przywódca, Kana.
On ma poszukiwać w Arancie artefakty pradawny lud. Ach tak. Powiedz, a skąd ty tak dobrze znasz nasz język? Wiele orki z Myrtany mówić w język Mauri. Orki uczyć się tego, aby nasze niewolniki lepiej nas rozumieć. Bo Mauri być zbyt tępe, aby nauczyć się język orka. Gdzie mogę znaleźć Szakarosza? Wielki szaman, ty znaleźć w dom Czarna Maga, Almansora. A już odnalezieliście jakieś artefakty? Co ty mnie tak rozpytywać, More? Idź do Szakarosza. On ci wszystko powiedzieć, jeśli zechcieć. Wydaje się, że jesteś bardzo ważny dla Szakarosza. I tak jest, More. Szakarosz wiedzieć, że zawsze może liczyć na Tangrok. Zapewne jesteś jedynym, któremu on tak ufa. Nie, More. Wielki szaman mieć drugi zaufany. To być kruszok. A ten kruszok zasłużył na zaufanie Szakarosza tak samo, jak i ty. Nie, More, nie tak samo. A teraz ty zostawić mnie w spokoju. Dobra, a wiecie co, zobaczymy sobie tą dostawę, no nie? Towary z Isztar. Do kogo ja to jeszcze miałam zanieść? Kowal Ortega z Ashdodu. Dobra, no to zobaczymy. O! Czyli tak to wygląda. Dobra, jesteśmy w sumie już na miejscu. W porządku. To akurat bardzo fajnie. Czyli w sumie Ashdod to takie zamknięte miasteczko tutaj za murami. Dobra, chciałam się cofnąć ładnie, ale nie wyszło mi to. Czyli w sumie w Ashdodzie dużo rzeczy do zrobienia chyba nie będzie, wydaje mi się. Tutaj można niby wejść. Okej. Tam też możemy jeszcze sobie pochodzić. Tam była jakaś jaskinia, czy mi się wydawało? Aha, bo myśmy wyszli z tej jaskini. No tak, dobra. Kogo my tu mamy? Jest ten... jest Krumbek. Ibrahim. O, tu jest jakaś arena. Tak jest, dobrze rozumuję. Gornaran. Sandro, Ramon, zaraz, Wambek, dobra. Sporo mamy postaci, z którymi możemy porozmawiać. Tam też widzę, że możemy wejść wyżej na skały. Okej, no to może zacznijmy od tego gościa tutaj. Witaj, orku. Czego ty chcieć od Krumpeka, More? Ja nie mieć na ciebie czasu. Nazywasz się Krumpek. Tak, More. Ja być Krumpek. Wielki wojownik na arenie Ashdodu. Wojownik na arenie. Tak. Krumpek być mistrz areny Ashdodu. Ty mówić z Ibrahimem, jeśli chcieć więcej wiedzieć o walkach. A teraz wynocha. Okej, czyli tutaj możemy chyba ten miecz wygrać, coś mi się wydaje. Hej, ty. Zaczekaj. Czego chcesz? Nie chciałbyś trochę pomachać mieczem? Sądząc po twoim wyglądzie, jesteś w tym niezły. Pomachać mieczem. Co masz na myśli? Moją arenę. Zwycięzca w nagrodę otrzyma znakomitą broń. Ostrze wykute przez mistrza kowalstwa, Bajara. Lepszą broń trudno jest znaleźć. Więc organizujesz walki. Właśnie. I to jedyna arena na zachód od Ishtar. Ani w Ugarze, ani w Amarnie nie będziesz miał takiej sposobności. Brzmi ciekawie. A jakie są zasady? O, są bardzo proste. Za udział w walce płacisz 250 sztuk złota. Jeśli zwyciężysz, otrzymasz drugie tyle. To wszystko. No to co, pasują ci takie warunki? Możliwe. Wspominałeś coś, że zwycięzca otrzymuje znakomitą broń. Zgadza się. Ale najpierw musiałbyś pokonać mistrza areny, co nie jest takie proste. Ach tak, nieomal bym zapomniał. Walki na arenie odbywają się między godziną 8 a 18. W pozostałych godzinach nikt z tobą walczyć nie zechce. Dobra, no to w sumie możemy z jednej strony powalczyć. Tutaj był ktoś, kogo mogę okraść. Ciężko będzie w stanie ukraść tę miksturę 90. Eliksir siły. Witam. Nazywam się Roland i jestem tu od niedawna. O, naprawdę. Kto by pomyślał? Kim jesteś? Jestem Sandro, wojownik Beliara.
Walcz ze mną na arenie. Więc jesteś wojownikiem na arenie. Tak. Jeśli masz dość na to odwagi, możemy stoczyć walkę. Zanim rzucisz mi wyzwanie, musisz zwyciężyć Ramona i Gornarana. Kto zajmuje się organizowaniem walk na arenie? Ibrahim. U niego musisz zapisać się na walkę. A teraz mi już nie przeszkadzaj. Mam dużo spraw na głowie. Dobra, no to w sumie możemy chyba powalczyć na arenie. Kim jesteś? Nazywam się Ramon. Jestem jednym z wojowników na arenie Ibrahima. Chcesz stoczyć ze mną walkę? Walczysz na arenie asasynów. Co tak na mnie patrzysz? Nie wierzysz mi? Co? Nie, nie o to chodzi. Po prostu wyglądasz na koczownika. Bo jestem jednym z nich. Należę do klanu Alego, jeśli to cię tak interesuje. Ale obecnie walczę na arenie Ashdodu. Zawsze sądziłem, że koczownicy i asasyni byli skłóceni. Zgadza się. Moja rodzina nadal przeciwstawia się asasynom. Zostałem szwytany w jednym z wypadów, napadów na nas ze strony asasynów. Prawdopodobnie długo bym nie pożył, gdyby nie interwencja Ibrahima w mojej sprawie. Dostrzegł we mnie talent i od razu zaproponował mi walki na jego arenie. I dzięki walkom, zdążyłem już odłożyć sobie sporo złota. A co z twoją rodziną? Nie chcesz do niej wrócić? A po co? Napady na karawany i tak prawie nic nie przynoszą. Więc lepiej walczyć na arenie. Jasne. A ty co, wcześniej zajmowałeś się rozbojem na pustyni? Tak, zajmowałem się tym. I co z tego? Jestem zajęty. Nie przeszkadzaj mi więcej. Chociaż, jeśli odważysz się rzucić mi wyzwanie na arenie, to może później jeszcze pogadamy. A co, jeśli naprawdę zechce ci rzucić wyzwanie? Najpierw musisz pogadać z Ibrahimem i przekazać mu swoją stawkę. Tylko wtedy możemy zaczynać. I będę walczył z tobą tylko od 8 rano do 18 wieczorem. Czy to jasne? Mi też należy się jakiś odpoczynek. No dobra, no to jeszcze nam został Wambek. Witaj. Chciałbym o coś zapytać. Ty pytać innych, more. Wambek nie chcieć z tobą rozmawiać. Możesz mnie czegoś nauczyć? Nie, more. Wambek trenować tylko wojowniki orków. Witam. Nazywam się Roland. Jestem tu od niedawna i chciałbym się nieco rozejrzeć. No cóż, nie widzę w tym przeszkód. Jestem Gornaran. Witaj w Ashdodzie. Na wybrzeżu spotkałem już kogoś, kto nosił pancerz, podobny do twojego. Tak. Zapewne masz na myśli Gorassura. Znam się z nim bardzo dobrze. Nie wydaje mi się, abyście we dwóch pochodzili z Arantu. To prawda. Gorassur, ja i jeszcze dwaj strażnicy świątyni, wraz z Guru Kainem przybyliśmy tutaj z wysp Kie. Guru. Strażnicy świątyni. Guru i strażnicy świątyni czego, jeśli nie tajemnica? Nie chciałbym o tym mówić. Ale jeśli koniecznie chcesz to wiedzieć, zwróć się do Kaina. Możesz go znaleźć w mieście. Przeszłość mam już za sobą. Teraz jestem wojownikiem na arenie w Ashdodzie i to mi wystarcza. To znaczy, że mogę z tobą stoczyć walkę. Tak. Jeśli interesuje cię udział w walkach, to pogadaj z Ibrahimem. On ci wszystko wyjaśni. Dobra, no to wiecie co, wydaje mi się, że możemy w takim razie powalczyć dzisiaj na arenie. Chcę walczyć na arenie. Doskonale. Zapłać mi 250 sztuk złota i możemy zaczynać. Oto twoje złoto. Chcę stoczyć walkę z mistrzem areny. Hoho, nie tak szybko. Najpierw musisz pokonać wszystkich pozostałych wojowników. Tylko wtedy mistrz stoczy z tobą walkę. No dobrze. Kto jest moim pierwszym przeciwnikiem? Ramon, koczownik. Idź do niego i rzuć mu wyzwanie. Chcę walczyć z tobą na arenie. Naprawdę. Wówczas przyjdzie ci kuśtykać do domu z połamanymi nogami, to pewne. Co z tobą? Już ci trzęsą się kolanka. Twoje gadanie nie robi na mnie wrażenia. Lepiej pokaż, na co cię stać. No cóż, sam się o to poprosiłeś. Spotkamy się na arenie. O matko, gościu, jak ty wolno idziesz. Niemożliwe. Dobra, poczekamy szybciej. O matko, typie, chodź już.
Witaj. No dawaj, jestem gotowy. Szybko się z tobą rozprawię. No zobaczymy za chwilę. Mocniej! Wal! No dawaj. Pytanko, czy my możemy okradać ludzi z areny, czy tak nie za bardzo? Chyba możemy. No i pięknie. Wstawaj szybciej, stary, bo nie mam całego dnia. Trochę tych przeciwników będziemy mieli do pokonania. Dobrze, wygrałeś. Czego ode mnie chcesz? No i jak samopoczucie? Cholera, ale masz cios. Wszystkie kości mnie bolą. No dobra. Pokonałem Ramona. Nieźle. Oto twoje 500 sztuk złota. Twoim następnym przeciwnikiem będzie Gornaran. Nie będzie łatwo go pokonać. Nie tylko jest silniejszy od Ramona, lecz również po mistrzowsku włada mieczem. Chcę stoczyć walkę z następnym przeciwnikiem. Oto twoje złoto. Dobrze. Twoim następnym przeciwnikiem będzie Gornaran. Powodzenia. Walcz ze mną na arenie, Gornaran. Ibrahim dostał już swoje złoto. Tak, doskonale. W takim razie stawaj do walki. Dobra, dobra, bo ja się już nastawiłam. Jestem gotowy. No to pokaż, na co cię stać. O kurde. Wal! Wal! Dobra, poszło ładnie. Miecz strażnika miał. Co to za mieczyk, że taki... Kurde, no dostałam nieźle w łeb. No nie powiem, fajna broń. W sumie fajna. Właśnie, eliksir siły jeszcze mamy do wypicia. Jeszcze zobaczymy. Dobra, ten się wyleczy. No już dobrze, wygra. No i jak? Wszystkie kości całe? Czy całe? Tak, tak. Wszystko w porządku. Chociaż okropnie huczy mi w głowie. Muszę ci wyrazić mój szacunek. Doskonale walczysz. Pokonałem Gornarana. Naprawdę jesteś świetnym wojownikiem. Oto twoje 500 sztuk złota. Twoim następnym przeciwnikiem będzie Sandro. Ciekawe, czy sobie z nim poradzisz. Jest wojownikiem Beliara, a to mówi samo za siebie. Chcę stoczyć walkę z następnym przeciwnikiem. Oto twoje złoto. Jesteś urodzonym wojownikiem. Twoim następnym przeciwnikiem będzie Sandro, wojownik Beliara. Nie będzie ci łatwo go pokonać. Chodź, stoczymy walkę na arenie. Ibrahim już dostał swoje złoto. Muszę przyznać, że nie brak ci odwagi. Obiecuję, że wszystko odbędzie się szybko i bezboleśnie. Jestem wdzięczny. Ja też potraktuję cię delikatnie, jak tylko to możliwe. No cóż, zobaczymy. Dobra, gość już idzie. Zrobimy sejwika. Tu może być już ciężej, nie? Coś mi się wydaje. To wszystko tylko pomóc. Chwila. No, dawaj. Nie możesz się doczekać, prawda? Dobra, ładnie. Okej, ładnie. To wychodzi nam... Gorzej, że oni... Kurna, no... Nie idzie wyciągnąć wcześniej broni, bo się zesrają. Nie widzą, że walka się prowadzi, nie? Bo po co? Chwila. Ale nie powiem, ładnie nam szło. No, nie możesz się doczekać. Dobra. Ładnie.
I już po sprawie. Yatagana miał. Bardzo fajna broń cięta, dwuręczna. W teorii jest lepsza. No ale to jest dwuręczna. Lepiej nie próbuj tego po raz drugi. Dobrze. No i jak? Żyjesz jeszcze. Naveliara, pokonałeś mnie. Moje wielkie uznanie. Pokonałem Sandro. Naveliara. Nie spodziewałem się tego. Oto twoje 500 sztuk złota. Twoim następnym przeciwnikiem będzie Krumpek, mistrz areny. Jeśli chcesz z nim walczyć, musisz wpłacić 1000 sztuk złota. Ile? Chyba się przesłyszałem. Wcale nie. Ten, kto chce rzucić wyzwanie mistrzowi, musi zapłacić 1000 sztuk złota. W końcu, jeśli pokonasz Krumpeka, to otrzymasz znakomity miecz. Ale przed rozpoczęciem walk, o 1000 sztuk złota nic nie mówiłeś. Bo nie pytałeś. Czyż nie tak? No, ogólnie tak było. Spokojnie, nie jest tak źle. Jeśli wygrasz, złoto otrzymasz z powrotem. A ponadto, otrzymasz jeszcze wspaniałe ostrze. Chcę stoczyć walkę z mistrzem. Naprawdę jesteś bardzo odważny. Jestem pod wrażeniem. Dawaj 1000 sztuk złota. Trzymaj. Jestem gotów. Zaczekaj chwilę. Powinienem ci coś powiedzieć. Tak. Cóż, chętnie posłucham. Ta walka, to sprawa życia i śmierci. Słucham. Krumpek zabił wszystkich, którzy odważyli się rzucić mu wyzwanie. Więc postaraj się go wykończyć. Nie mogę w to uwierzyć. Mogłeś mi o tym wcześniej powiedzieć. Chcę swoje złoto z powrotem. Zapomnij o tym, nie zwracam wpłat. I nie próbuj odzyskać złota siłą. W przeciwnym razie przywołam straż. Na no, to znaczy na Beliara. Ale dałem się nabrać. No to co? Walczysz, czy nie? Nie obawiaj się, nie uciekę. Ale co zrobią orkowie, jeśli zabiję Krumpka? Sądzę, że nie będą ucieszeni. Ale zadbam o to, aby orkowie nie obserwowali walki. Nic więcej nie mogę ci obiecać. A co się stanie po walce? Hej, ty. Chodź, mistrzu. Arena czeka na nas. Co? GHRRR. Ty naprawdę chcieć walczyć ze mną, more. Więc ty przygotowywać się. Ja połamać wszystkie twoje kości. Nie tym razem. Łatwo sobie poradzę z takim, jak ty. Ha. Ty być żałosna, more. Naprzód, na arenę. Dobra, no ja tam się nie boję, nie? Myślę, że będzie w miarę fajnie. Dobra, tylko niech on tu przylezie. No to dawaj, zaczynamy. Nie zamierzam tu sterczeć cały dzień. GHRRR. No, poczekaj ty. Zaraz ode mnie dostać. Dobra, no ja się gościa nie boję, nie? Tak, trzymaj. To było dobre. Teraz pytanie, czy powinnam go zabić? Zróbmy save'a. Pokonałem Krumpeka. Pokonałem Krumpeka. Naveliara. Nigdy wcześniej nie widziałem takiej walki. Bez wątpienia zasłużyłeś na swoją nagrodę. Niech ten wspaniały miecz zawsze wspiera cię w bojach. Mamy wasz dodzie nowego mistrza areny. Okej, to jest broń dwuręczna, także możemy ją oddać. Co prawda jest najlepsza, no ale i tak mi się nie przyda i tak. Witaj, mistrzu. Wydaje mi się, że w najbliższym czasie nikt nie odważy się rzucić ci wyzwania. Udało ci się zostać mistrzem areny. Gratuluję. Stać. Morę zabić potężnego wojownika Krumpeka. Morę natychmiast iść do Wielki Szaman Orków. Czyżby? A co, jeśli nie zechce pójść? Jeśli morę nie chcieć iść, to Wambek i inne wojowniki zmusić do tego. No cóż, zdaje się, że nie mam innego wyboru. Morę natychmiast iść. Morę nikogo nie złościć. Albo dla Mauri stać się źle.
Dobra, no to od razu idziemy, widzę. No, trochę mamy chyba przesrane. No, ale tak musiało być, nie? No, może nam da ten gościu jakieś takie większe zadanie, skoro zobaczy, że pokonaliśmy tak dużego wojownika. Nie zdziwiłabym się. My być na miejscu. Już nie. Teraz ja zostawić morę Uszakarosz. Co wielki szaman chce ode mnie? To ci powiedzieć sam wielki szaman. Więc ty być ta morę, co zabić wielkiego wojownika Krumpeka. Tak, ale to była uczciwa walka. Krumpek być tępym i aroganckim orkiem. On sam być winien swojej śmierci. Ale morę być silniejsza od Krumpeka. I morę może nam się przydać. Co chcesz przez to powiedzieć? Orki i asasyni założyć na pustyni duży obóz. Koło świątynia Tadmoru, oni poszukiwać pradawne artefakty. Tylko dotychczas nic nie znaleźć. Więc morę pójść do Nemrosza. Nemrosz dowodzić obozem. Ty dowiedzieć się od niego, kiedy oni wreszcie zdobyć artefakty. A co ja z tego będę miał? Morę chcieć nagroda. Dobrze. Ty otrzymać ją, jeśli Szakarosz być zadowolony z ciebie. Nie wiem, czy można być tego pewnym. A tylko gadanie. Kim jesteś? Ja być wielki szaman Szakarosz, Morę. Przywódca orków Ashdodu. Nie mówię przecież niczego nowego. Witaj. Nie zasłużył na coś takiego. Czy mogę z tobą porozmawiać, czcigodny mistrzu czarnej magii? Czego ode mnie chcesz? Zazwyczaj nie rozmawiam z obcymi. Słyszę o tym po raz pierwszy. Kim jesteś, mistrzu? Stoisz przed Almansorem, panem i władcą Ashdodu. A więc nie zajmuję się drobiazgami i nie jestem dostępny dla każdego. Ze zwykłymi sprawami zwracaj się do mojego adepta Alareza albo do kogoś innego. Będę miał czas dla ciebie tak, tylko wtedy, gdy sprawa będzie dotyczyć czegoś ważnego. Hej, ty. Nie mów. No dobra, czyli na razie nic. Tutaj ktoś... O, to jest ten kruszok cały. Nie potrafię tego przeczytać. Kurde, kolejne miejsce, którego nie potrafimy niestety przeczytać. Słabo. Żuwaczki. Witaj. Chciałbym o coś zapytać. Odejdź, morę. Kruszok nie chcieć z tobą mówić. No dobra, no to na razie chyba nic tutaj nie zrobimy. Tutaj widzę, że jest bardzo dużo ludzi. Ferdynand. Okej, czy to Ferdynand kiepski? Wątpię, no ale warto się zastanowić nad tym. Tutaj pewnie nie mogę wejść. Tego orka nie mogę... Witaj. Wszystko w porządku. Geh zu. Warte, Mora. Mordtek ist langweilig. Hast du Lust, ein paar Runden zu würfeln? Der Einsatz für jedes Spiel beträgt nur 100 Goldstücke. Okej, fajnie. Pierwszy raz, kiedy możemy zagrać w sumie z orkiem. Fajna sprawa. Nie o tym nie mówię. Suef, tu jest ktoś. O, mamy Kane'a. W ogóle Kane. To są ludzie przecież z Bractwa, kurde, z Gothica 1. Hej, zaczekaj chwilę. Mam do ciebie pytanie. Ale on zawsze wie lepiej. Tak. Czego chcesz się dowiedzieć? Nosisz ubiór asasynów, ale ja ciebie nie znam. Czym on cię tak przejmuje? Powiedz, skąd przybywasz, nieznajomy? Pochodzę z Khorinis, gdzie mój mistrz wyszkolił mnie na adepta. Z Khorinis, powiadasz. To interesujące, a nawet bardzo interesujące. Nawiasem mówiąc, też pochodzę z tej znanej wyspy. To się kiedykolwiek tak zmieni? Ale ubioru, który nosisz, nigdy wcześniej nie widziałem. Być może no, dlatego, że takie ubiory były noszone tylko przez członków naszego bractwa w Górniczej Dolinie. Wcale to szata guru, na którego zostałem mianowany po tym, jak mój mistrz przestał być jednym z nich. Nie potrzebuję jeszcze więcej kłopotów. Jeżeli on sam... Kim jesteś? To nie mogę mu... Nazywam się Kaine i jestem uczniem wielkiego Korkaloma. Przypuszczam, nie, że znasz tego wielkiego wybrańca. Prawdę mówiąc, nie. Ale on zawsze ach, wie lepiej. Kolejny ignorant, którego trzeba będzie uświadomić. No cóż. Przecież Korkalom był wielkim wybrańcem, który otrzymał zaszczyt stanąć przed samym śniącym. Ach tak. Nie mów, że o tym nie wiedziałem. A gdzie to nastąpiło?
To stało się kilka miesięcy temu, w Górniczej Dolinie. Ode mnie tego Korkalon nie miał szerzyć wolę śniącego dla mas. Tak. No i jak mu poszło? Nieprzyjemna Wielki sprawa. Wybraniec osiągnął sukces w swojej misji. Nie. Pewien bluźnierca przeniknął do świątyni śniącego i uniemożliwił przybycie mistrza. Ten łajdak zabił Korkaloma i wszystkich tych, którzy mu towarzyszyli. Zdaje się, że wielki zaszczyt ujrzenia śniącego nie wyszedł na dobre dla Korkalomowi. Co powiedziałeś? Chyba źle coś usłyszałem. Słyszałem coś nie, innego. Nic takiego. Lepiej powiedz mi, dlaczego nie poszedłeś z wybrańcem do świątyni śniącego? Nie rozumiem w ogóle, czym on cię no, Korkalom wydał mi polecenie, abym pozostał w obozie i czekał jego powrót. Nieprzyjemna I wtedy sprawa. Moglibyśmy przekonać nawet największych sceptyków o potędze śniącego. Aha. Nie potrzebuję. To znaczy, że wśród was byli tacy, którzy wątpili w potęgę śniącego. Tak, mieliśmy takich. Zmieni? Ale to byli głupcy, którzy przypłacili szaleństwem za swoją niewiarę. To było przecież śniący, powracając w nowej postaci, uczynił z nich niewolników swojej woli, zmieniając w ludzkie demony. Sprawa. Ludzie demony. Śniący powrócił. Tak. Nic o tym nie wiesz. Czym on cię tak przejmie? Twój władca, Wielki Zuben, wiedział, co się dzieje na Irdorat. Ode mnie na Irdorat. Nie usłyszą nawet słówka. Tak. W tej wielkiej świątyni Beliara, śniący został wskrzeszony pod postacią nieumarłego smoka. Tam śniący zwołał oszalałych odstępców, czyniąc ich swoimi sługami. Nazwał ich poszukiwaczami. Dał im zadanie odnaleźć i zniszczyć wysłańca fałszywego boga Innosa. Żeby drugi raz nie zapobiegł przyjściu awatara Beliara na ten świat. Sam by na to nie wpadł. I co się wydarzyło? Oczywiście, temu wysłańcowi Innosa znowu udało się przeszkodzić w planach śniącego. Z pewnością świątynia na Irdorat ponownie zniknęła. Więc nastał kres potęgi śniącego. Głupcze. Czy dominacja Beliara również się kończy? Nie, więc potęgi tego arcydemona też nie da się zniszczyć. Sam by na to Czarni nie... magowie powiadają, że moc śniącego została wchłonięta przez sługę Beliara, nekromantę Ardasa, ale... To w spokoju. Ale co? Nie wierzysz w to? Nie. I nie potrafię w to wierzyć. Wiadomo o tym od dawna. Dlaczego Beliar, zwykłego człowieka, miałby uczynić swoim posłańcem? Lepiej I w ogóle po co temu Ardasowi, byłemu magowi ognia, miałby Beliar dawać moc śniącego? Jeżeli pojęcia nie mam. Nie Może mi to powiesz. Powiem. Uważam, że Ardas podstępnie wchłonął tę moc. Po prostu ukradł ją. Interesujące. A co o tym sądzą czarni magowie? O, te gaduły tylko spierają się ze sobą. Już nie potrafią odczytywać znaków zapowiedzi. Podobnie jak orkowie, zapomnieli o swoim przeznaczeniu. Beliar również od dawna nie objawiał się w świątyni Bakareszu. A wiesz dlaczego? Przecież on wiedział już o tym wcześniej. Ale sądzę, że mi to wyjaśnisz. Powiem ci. Mroczny Bóg rozgniewał się na nich. Irdorat wprawdzie zanikł, ale osobiście miałem wspaniałą wizję od Beliara. Ode mnie tego nie Widziałem w niej, że można przywrócić moc śniącemu. W tym celu trzeba znaleźć sposób, aby przeniknąć do pradawnej świątyni w Górniczej Dolinie i dotrzeć do samego jej wnętrza. Czemu Pewnego dnia, kiedy nadejdzie czas, wrócę do Khorinis i dokończę dzieło Korkaloma. I wtedy nikt więcej nie będzie wychwalał tego waszego Zubena. Wszyscy będą darzyć szacunkiem Kaina, wielkiego wyznawcę, który służy samemu śniącemu. Tylko gadanie. Po co przybyłeś do Ashdodu? Kiedy magiczna bariera wokół Górniczej Doliny runęła, byliśmy w rozsypce. Ja i kilku innych moich braci, którzy dochowali wierności śniącemu, nie wiedzieliśmy dokąd mamy się udać. Potem przyszło mi do głowy, że powinniśmy skierować się do Arantu, ponieważ to miejsce było naszą ojczyzną. W końcu udało nam się znaleźć niewielki statek i odpłynąć nim do Bakareszu. Tam w świątyni Beliara porozmawiałem z czarnymi magami. Poradzili mi, aby udać się do Ishtar. Po dotarciu do Ishtar, natychmiast udałem się do Zubena. Powiedziałem mu wszystko, co tobie właśnie mówiłem. I wtedy on powiedział, że Beliar ma nowego wysłannika i wspomniał o tym Ardasie. Ale on nie był taki głupi, jak pozostali czarni magowie i dlatego nie ufał nekromancie. Ale potem Ardas dał orkom polecenie, aby w Arancie poszukiwali świętych artefaktów Adanosa. To w Zubenie obudziło nadzieję, że z ich pomocą Beliar w końcu odniesie zwycięstwo. I wtedy postanowiłem osobiście udać się na miejsce wykopalisk, żeby na własne oczy zobaczyć ich rezultaty. I tak tu się znalazłem. Ale teraz jestem coraz bardziej przekonany, że moja obecność w Arancie jest całkowicie bezużyteczna. Powinienem pozostać w Khorinis. Ale jeszcze tam wrócę. Z towarzyszących mi strażników świątynnych, tylko nieliczni chcą tu pozostać. Ci głupcy także stracili wiarę w śniącego. Zostawię to w spokoju. Ale jeszcze im pokażę. Możesz być tego pewny. A co z wykopaliskami orków, o których wspomniałeś?
Jak dotąd, orkowie niczego poważnego nie znaleźli. Nie można wierzyć. I mam obawy, że w późniejszym czasie też tak będzie. Co wiesz o Ardasie? Niegdyś był naczelnym magiem ognia. Potem rzekomo opowiedział się po stronie Beliara. No cóż, może to i prawda. Niedawno jakimś sposobem wchłonął w siebie moc śniącego. I niby teraz jest nowym wysłannikiem Beliara. Czy to nie bzdura? Obecnie przebywa w wieży gdzieś w Nordmarze. Właśnie stamtąd wydał orkom polecenie, aby poszukiwali artefaktów. Jak już mówiłem, bardzo w to wątkę, że ten mag jest wysłannikiem Beliara. Beliar lokuje swoją moc tylko w potężne stworzenia ze świata zwierząt. To rzeczywiście prawda. Wydaje się, że Ardas przekonał orków, że jest wysłannikiem Beliara. I nie ma w tym nic śmiesznego. Powinieneś usłyszeć szamana orków Shakarosha i maga Almansora, jakie każdego dnia głoszą bzdury. Ci głupcy nie rozumieją, w co wierzyć, a w co nie. Zdaje się, że tylko stary Tartaron, prawa ręka Zubena, widzi podwójną grę Ardasa. Ten stary list coś planuje. Ale nie byłem w stanie dowiedzieć się, o co dokładnie chodzi. Ale co by to nie było, obecnej sytuacji niewiele to zmieni. Tylko śniący może wszystko zmienić. Naprawdę nie mój. Tylko on. Zapamiętaj moje słowa. Nie mów, że o tym. Czy to nie śniący przysłał na ten świat kościanych wojowników? Kościanych wojowników. Nie wie komu. Mówisz o szkieletach. W obecnym czasie, nieumarłych każdy może przywołać. Co ma do tego śniący? Teraz mówisz o zwykłych szkieletach, zasadniczo związanych z konkretnym miejscem. Ludzi. Mówię o szczególnych szkieletach wojownikach i szkieletach magach, oblecionych w znoszone ubiory i zdolnych poruszać się na duże odległości. Ze swobodnie poruszających się, znam tylko poszukiwaczy. Ale ich natura miała demoniczny charakter. A nie umarli w starych szatach, wałęsające się po okolicy. Nie, o takich nigdy nie słyszałem. A gdzie w ogóle ich widziałeś? Chorinis, w grobowcu paladynów. Tak. I co tam robiłeś? Wykonywałem pewne zlecenie od mojego mentora. Czyżby? Nawet słówka. I twój mentor nie wyjaśnił ci, co to za stworzenia. Nie. Czy można być tego pewnie. To dziwne, a nawet bardzo to dziwne. Zresztą, ja też o nich nic nie wiem. Tak, nic nie zmienisz. Więc lepiej zrobisz, jak o tym pogadasz z czarnymi magami ze świątyni. Chwila. Czy można być tego pewnym. Przynoszę ci pozdrowienia od Gorassura. Tak. Ale on... Gorassur przesyła mi swoje pozdrowienia. Co tam u niego? Nie no cóż, w ogóle, w miarę dobrze. To, przejmuje? To dobrze. Gorassur jest jednym z czterech strażników świątynnych, którzy towarzyszyli mi w mojej długiej podróży. Potem on został na wybrzeżu. Gornasar udał się na wykopaliska orków, a Gornaran i Gorpimor skierowali się wraz ze mną do Ashdodu. Ale jak już mówiłem, ja w tej dziurze długo nie zabawię. No i dobra, no udało nam się znaleźć Kaina. Jak to wygląda teraz? Okej, okay, no widzę, ciekawie nam się tutaj dzieje. Co ze świątynią? Okej, okay, no to z Alvarezem, tak? Dobra, wiecie co? Chwilowo udamy się na chwilę do Ugaru, bo mamy tą książkę, no nie? Do miasta Ugar. Także Tartaronowi byśmy mogli księgę oddać na spokojnie teraz. No i zobaczymy, co dalej. Gorzej, że Tartarona to już tutaj nie ma, więc wypadałoby się przespać do rana i mu oddać. No i niech będzie i tak. Zobaczmy. Odpocznij do następnego rana. Proszę mi to oddać. Przyniosłem ci księgę, mistrzu. Dobrze. Weź to za twoją pomoc. Ponadto, pozwolę ci nocować w hotelu Bahala. Okej, no i fajnie. Pytanie, dlaczego ja nie mogę okraść Tartarona, no? Przecież to jest niemożliwe. Bardzo niedobrze, bo nie odblokowało mi się to jeszcze kompletnie. Dobra, zobaczmy nasz dzienniczek poszukiwania. Guru Kane, spotkałem w Ashdodzie, powiedział mi, że część czarnych magów uważa Xardasa za nowego posłańca Beliara. Dobra, czyli jego wieża może też tutaj gdzieś być. A to... Okej, okay, poszukiwania skarbu, martwy handlarz klejnotami. To myślę, że możemy w kolejnym odcinku się tym zająć nawet.
No ale dobra, no wracamy w okolice Ashdodu, prawda? Do doliny Ashdod. No niestety, ale na razie będziemy musieli tak biegać, dopóki nie znajdę teleportera. O matko bosko, ale se spadłam w dziursko. Jak ja stąd teraz wylezę? Nie wylezę stąd. Słabo. Chociaż... Aha, to się łączy. Co? Ze sobą. No dobra. Chyba, że tak. No dobrze, no zobaczymy. Kolejny odcinek, no to mamy jeszcze inne rzeczy do zrobienia. W sumie mogę Malikowi oddać miecz. Ale na razie to będę chciała zdobyć teleport tutaj, do tego miejsca. A zobaczymy, czy ktoś tutaj jeszcze mi może pomóc. Chyba na razie nikt. Mamy dosyć spory teren do zbadania. W sumie. Trochę trzeba będzie pochodzić po okolicy. Miałam nie nagrywać dla Was filmów na zapas, a już lecę z trzecim odcinkiem. I szczerze mam zamiar nagrać jeszcze czwarty. A to brzytwiaki. Brzytwiaki tutaj bardzo gryzą. To jest niepojęte po prostu. Tutaj jakieś rzeczy fajniejsze. Tutaj mamy łóżeczko w razie czego, więc to jest bardzo przydatna akurat informacja dla mnie. Tutaj niestety itemsy pod ziemią. Kolejny zębacz. Dobra, dałam się dziabnąć. Tutaj też mamy coś, złoże malutkie. Tutaj też jakieś rzeczy. Tam coś jest zawalone po drugiej stronie. Tu są jakieś... przełączniki? Tutaj mieliśmy... Ty, tu jest szkielet mag normalnie, o co chodzi? Okej. No niestety, ale... Oła. No dobrze, gdzie ja się znalazłam znowuż? Ja to jak zwykle gdzieś wlezę i kurde potem mam za swoje. To taka ala kopalnia siarki, tylko dlaczego tutaj był szkielet mag, to nie wiem. I posąg też Beliara. No ale dobrze, no niech będzie. Tutaj w takim razie po tej stronie żeśmy zbadali trochę okolice. Trzeba będzie się rozejrzeć też tutaj. Widzę dwóch orków. Tutaj też pieski. Zadanie Nemrush nam otworzy drogę do tej tajemniczej jaskini, gdzie potrzebne było coś tam na piedestale i tak dalej, także warto to zadanie będzie zrobić. List niewolnika znalazłam. Zaraz sobie go jeszcze sprawdzimy. Okej. W sumie ta dolina Ashdodu dosyć taka, bym powiedziała, nawet duża jest. Ale dobra, list niewolnika na koniec odcinka, moi drodzy, i tyle. Drogi czytelniku, życie często bywa niesprawiedliwe. To szczególnie mocno dotknęło mnie. Już w młodych latach, zniewolony przez asasynów, musiałem ciągle kroczyć po ciernistej drodze. Takie życie było bardzo ciężkie i nadszarpnęło moje zdrowie. Jednak w ciągu życia zdołałem napełnić kilka sakw złotem i ukryć je przed moimi oprawcami. W pobliżu miasta Ashdod... Z lewej strony prowadzi droga w górę. Tam na wzniesieniu, za krzakami, można znaleźć małą dolinę. Tam zakopałem swoje złoto. Aby to złoto przyniosło Ci więcej szczęścia niż mi, Felix. Czyli to jest to. Dobrze, no, czyli tam droga w górę jakaś, tak? Dobra, no to w porządku, dobrze wiedzieć. Tutaj żeśmy to znaleźli przy tym... tutaj chyba było, nie? Ten list niewolnika. Tak czy siak, jakaś droga w górę nam jest potrzebna. Podejrzewam, że tutaj jest jakaś droga w górę, więc pewnie chodzi o to miejsce. No dobrze, panie brzytwiak.
Dobra, jakaś za krzakami, tak? No to musimy się rozglądać, czy nie ma nigdzie jakiegoś wejścia. A tak jak mówię, moi drodzy, w kolejnym odcinku sobie tego poszukamy. Ja Wam już serdecznie dziękuję dzisiaj za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam film się podobał i zachęcam Was do zostawienia po sobie łapki w górę, komentarza, subskrypcji. Dzięki i cześć!